Święta Franciszka urodziła się w Rzymie, w rodzinie szlacheckiej w roku 1384. Chciała wstąpić do klasztoru, ale posłuszna woli rodziców w wieku 12 lat wyszła za mąż za bogatego szlachcica Wawrzyńca. W stanie małżeńskim prowadziła życie pobożne, nie pozwalały jednak, aby ćwiczenia duchowe stanęły na przeszkodzie wypełnienia domowych obowiązków. Przeszła wiele ciężkich prób, zwłaszcza podczas wielkiej schizmy, kiedy jej mąż został skazany na wygnanie, ale znosiła wszystko z przykładną cierpliwością, błogosławiąc świętą wolę Bożą. Po upadku schizmy jej mąż odzyskał swoje majątności. W roku 1425 w Tor de Sapeci założyła stowarzyszenie zakonne, które podporządkowała regule św. Benedykta. Owdowiawszy, w roku 1437 przyjęła habit w tym stowarzyszeniu. Życie zakonne zaczęła od najmniejszej siostrzyczki. Niebawem została wybrana przełożoną. Bóg obdarzył ją licznymi łaskami nadprzyrodzonymi, umarła w opinii świętości 9 marca, 1440 roku, mając 56 lat, Boże, który w Osobie Świętej Franciszki dałeś nam cudowny wzór życia zakonnego, klasztornego i małżeńskiego, dopomóż nam służyć sobie tak, abyśmy we wszystkich odmianach losu mogli oglądać Cię i za Tobą podążać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.